Witam serdecznie z tej strony Trans Dimension One. Powracamy do Aurory i naszych takich pierwszych realnych wysiłków kolonizacyjnych. W poprzednim odcinku staraliśmy się gwałtownie umożliwić naszej cywilizacji rozwinięcie podstawowych technologii umożliwiających dalszą, skuteczniejszą kolonizację, rozwój oraz podstawy ku tej właściwej eksploracji, której naturę poznamy dopiero za dłuższy okres czasu. Albowiem, aby nasza cywilizacja, właśnie tutaj nasi przywódcy zrozumieli, iż istnieje taka możliwość, musimy opracować tą oto teorię. Musimy zrozumieć, że istnieją specjalne punkty zagięcia czasoprzestrzeni, które umożliwią nam przeskoczenie do sąsiednich systemów planetarnych. Na razie nasza cywilizacja nie zdaje sobie z tego sprawy. A gdy wreszcie opracujemy tą technologię, będzie ona dopiero wówczas uświadomiona, iż podróż do innych układów planetarnych jest możliwa i wykonalna, co będzie olbrzymim krokiem w przód. Tylko zanim popełnimy tego typu optymistyczne założenie, musimy przygotować się na najgorsze. Musimy dysponować bronią, musimy dysponować zaawansowanym napędem oraz zaawansowanymi sensorami, a przynajmniej jakimikolwiek sensorami, jakąkolwiek bronią, aby móc obronić się przeciwko czemukolwiek, co kryłoby się w otchłaniach mrocznej pustki kosmosu. Bo tak, przy długim wstępie, moi drodzy, sądzę, że możemy przejść do rzeczy, które są w istocie tutaj kluczowe dla tegoż odcinka. A mianowicie, na sam początek wypadałoby wreszcie postąpić zgodnie z moją wcześniejszą deklaracją. I zmodyfikować tutaj nazwę stoczni. Jak widzicie, Demonides i Petra są pierwszymi z osób oglądających i komentujących, które zostały uhonorowane. Ich imionami zostały nazwane stocznie kosmiczne, obecnie znajdujące się na orbicie Ziemi. Ze względu na to, że nie posiadam większej ilości stoczni na razie, to nie będę miał za bardzo możliwości zmienienia nazw nieistniejących jeszcze stoczni, ale jeżeli w przyszłości chcielibyście znaleźć się w tej serii w ten czy w inny sposób, dawajcie znać w komentarzach. Na razie obie te stocznie będą niewykorzystywane. Zaczekamy jeszcze na jedną istotną technologię. Przesuńmy się do przodu w czasoprzestrzennej. Wiecie co, moi drodzy, istnieje pewna drobna rzecz, która dość znacząco mnie irytuje. Nie mamy tutaj pełnej kontroli nad tym, cóż takiego się wydarzyło w trakcie przewożenia ładunku. Jeżeli zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, kazałem przemysłowi, aby nasz przemysł cywilny zajął się przewiezieniem
laboratoriów, pełnej liczby laboratoriów między Ziemią a Marsem. Z jakiegoś powodu, ze względu na błąd w grze zapewne, coś takiego się tutaj stało, iż po prostu jedna malutka część laboratoriów została bez powodu przewieziona. A więc zamiast się bawić i to korygować w rzeczywistości, gdzie jest to wybitnie, wybitnie błąd samej gry, jak widzicie, używam Space Master do tego, aby skorygować ten głupi błąd i na obu planetach umieszczam pełną, funkcjonalną ilość laboratoriów. Ponieważ nie ma co się z bugami w grze bawić, trzeba je od razu właśnie tutaj niwelować. Nie mamy w końcu nerwów na to, żeby się z tym użerać. I wracamy, moi drodzy, po tym w istocie rzeczy nad wyraz przy długim wstępie teoretycznym do zabawy z szybkim, przyspieszonym rozwojem. Jak widać tutaj bardzo mocno splecionym z moi drodzy, splecionym z ignorowaniem praktycznie wszystkiego innego. Nasze kolonie są przeludnione, nie wykorzystujemy tych technologii, nie staramy się ich w praktyczny sposób właśnie tutaj od razu wykorzystać. Bardzo, bardzo wiele zarzutów słusznie można mi tutaj w związku z tym postawić, ale cały czas wychodzę, moi drodzy, z jednego, moim zdaniem, słusznego założenia, iż będzie to o wiele, wiele lepsze dla przyszłości tej serii, jeżeli teraz się kilka odcinków właśnie w taki sposób przemęczymy. Tak więc lecimy. Staramy się zauważać wszystkie aspekty rozwoju i reagować na to, co tutaj się dzieje, jak najszybciej. Co my możemy tutaj zrobić? Opracujmy podstawowe aspekty technologii magnetycznego działa, że tak to ujmę, w największym skrócie, jeżeli się nie mylę. Gauss powinien być działem magnetycznym, choć Railgun na pewno tym działem magnetycznym jest. W każdym razie broni kinetycznej, bo to jest absolutnie pewne, jeżeli chodzi o ten typ uzbrojenia, ponieważ taka jest domena badawcza. I lecimy dalej. Znów pyk, tik, tak. Tik. I znów interesuje nas Ziemia, ponieważ na Ziemi skończyliśmy budowę laboratoriów badawczych. Czy my chcemy skonstruować większą ilość laboratoriów badawczych? Tak, ale nie aż tak prędko, jak wcześniej je konstruowaliśmy. Ledwie 25%. Dużo istotniejszym teraz będzie skupienie się, moi drodzy, na budowie fabryk oraz kopalń, ponieważ
Moi drodzy obserwatorzy, będziemy niebawem chcieli na Marsie zacząć wydobywać surowce oraz przetwarzać je na przydatną nam infrastrukturę oraz komponenty. Jak być może pamiętacie, w jednym z pierwszych odcinków, pokazując, iż coś takiego można zrobić, przyznaliśmy Marsowi taką samą pulę i dostępność zasobów, jaką miałaby planeta początkowa dowolnie wybranej cywilizacji. Tym samym Mars jest w pełni zdatny, w pełni gotowy ku temu, aby zacząć chociażby nawet w odległej przyszłości rywalizować z Ziemią. Gdybyśmy chcieli dopuścić się terraformingu względem niego. To jest z kolei inne ciekawe zagadnienie, którym być może zajmiemy się właśnie w jakiejś odrobinkę dalszej przyszłości. Teraz znów wracamy do przeskakiwania. A ja jakbym pamiętał, że jednak chciałem to laboratorium przydzielić, to by było dobrze. Za 3 miesiące, 2, 1? Nie, dopiero za następny cykl, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli dobrze, tak, w następnym cyklu będziemy dysponować już, moi drodzy, technologią jonowych silników, jonowego napędu, który oczywiście nie ma nic wspólnego z swoim odpowiednikiem nazwowym w naszej rzeczywistości. No, poza samą nazwą, ale naprawdę nie ma tutaj zbyt wielu zbieżności, że się tak wyrażę. Tym samym to, co obecnie zrobiliśmy, pozwoli nam produkować działka gaussowskie. Ale wypadałoby, abyśmy byli w stanie zlokalizować cokolwiek, do czego chcielibyśmy sobie postrzelać. Tym samym teraz skupimy się na badaniu podstawowej metody detekcji za pomocą fal grawitacyjnych. Ponieważ odległości są na tyle znaczne, iż gracz miałby pewne problemy, żeby się dostosować do detekcji podlegającej prawom tutaj einsteinowskim, że tak się wyrażę, prawu względności. Gdyby informacje podróżowały w tej grze z prędkością światła, to byłaby ona dużo mniej czytelna i dużo bardziej problematyczna. Dlatego mamy magiczne sensory grawitacyjne, które mówią nam natychmiast, co, gdzie jest. O ile są one, sygnał jest wystarczająco silny i mamy wystarczająco dobrą technologię, żeby go przechwycić. Dalej. W końcu, moi drodzy, następuje ten oto przełomowy moment w historii dziejów. Mało mainstreamowa, sucha teoria oparta na abstrakcyjnej, wyższej matematyce, która nigdy nie została udowodniona, która nigdy nie została przełożona na wcześniej na właśnie fizykę, gdzie nie odnaleziono żadnego praktycznego zastosowania dla tej matematyki, nagle padła sugestia, aby wykorzystać właśnie ją w przypadku obliczeń względem pewnej anomalii kosmicznej, której istnienie jest na razie tylko i wyłącznie teoretyczną możliwością. Czyli
Teoretyzowanie, co by było, gdyby pewien typ anomalii grawitacyjnej, powiedzmy czasoprzestrzennej bardziej, był właśnie zależny od grawitacji gwiazdy? I co by się stało, gdybyśmy zdecydowali się spróbować wykorzystać taką teoretycznie istniejącą anomalię? Jak trzyma się nasz jedyny przewoźnik? Nie najgorzej. Całkiem ładnie zarabia, ale sądzę, że przekażemy mu jeszcze więcej tutaj pieniążków na rozwój, ponieważ bardzo chciałbym, aby był w stanie zapewnić nam wystarczające zdolności transportowe, abym sam nie musiał się bawić ze swoimi flotami logistycznymi. Oczywiście jest to bardzo leniwe podejście. Ale miejmy nadzieję, że nie ugryzie mnie ono za szybko w 4 litery. I tutaj znów oczywiście praktycznie wszystkie laboratoria pracują nad jednym projektem, absurdalnie nierealistyczny, i będziemy starali się odejść od tego typu podejścia, gdy tylko zakończymy ten gwałtowny rush najbardziej podstawowych technologii. I moi drodzy, nastał ten moment. Właśnie dzisiaj, roku pańskiego 1981, świat obiegła wstrząsająca wiadomość. Owa cichutka i pozostająca poza sferą zainteresowania większości populacji teoria, mówiąca, iż w naszym systemie planetarnym mogą istnieć anomalie, które umożliwią natychmiastowy transfer do innych punktów przestrzeni, najprawdopodobniej zgodnie z teorią zbliżonych do innych gwiazd, które mogą posiadać planety, okazała się prawdziwa. Znaczy, nie udało się jeszcze zaobserwować takiego obiektu, ale mainstreamowa nauka potwierdziła możliwość istnienia tego typu obiektów. Tylko, że... O! I będziemy mogli rozpocząć pracę nad sensorami zdolnymi do detekcji takich obiektów już za jeden cykl. W takim razie świat nauki wstrzymuje oddech i czekają, aż profesor Wanda Neumann zakończy pracę na Księżycu i powróci na Ziemię, ponieważ jest czołowym ekspertem z zakresu konstruowania i opracowywania teorii sensorycznych, jakkolwiek to zabrzmiało, i została przydzielona jako ekspert dla zespołu badawczego mającego stworzyć system detekcji teoretycznie możliwie istniejących obiektów zgodnie z tą teorią istniejących obiektów. Dobrze, sądzę, że na początek można było popracować jeszcze nad tym, ile paliwa nasza
nasze silniki konsumują, ponieważ gdy wyrusz, im dalej z tyny gwiazd wyruszymy, tym bardziej istotna będzie nasza zdolność do zaoszczędzenia paliwa. Na razie praktycznie nie używamy statków kontrolowanych bezpośrednio przez nas, ale to się raczej prędzej niż później będzie musiało błyskawicznie zmienić, ponieważ tutaj właśnie prywatni inwestorzy, prywatni przewoźnicy nie zaczną latać tam, gdzie nie poleciał jeszcze żaden człowiek. Od tego potrzeba właśnie doskonale wyposażonych, finansowanych i dowodzonych jednostek naszych. No dobrze, przeskakujemy dalej. I jeszcze troszeczkę. Księżyc narzeka. Nie mamy na Księżycu wystarczającej ilości infrastruktury. Powinniśmy, najlepiej byśmy zrobili, jakbyśmy ją sobie zamówili. Oczywiście to z kolei może upośledzić zdolność Marsa do otrzymania wystarczającej ilości infrastruktury, gdzie na Marsie również, jak widzicie, mamy mniej tej infrastruktury niż potrzebujemy. A warunki na Księżycu i na Marsie są równie zabójcze dla ludzi. Zgodnie z systemem wewnątrz gry są oceniane na jedno równo zabójcze, ponieważ nie posiadają te planety atmosfery zdatnej do oddychania lub w ogóle tej atmosfery nie posiadają, ale temperatury na ich powierzchni nie są aż tak straszliwie ekstremalne, jak chociażby Merkury, Wenus, czy w drugą stronę chociażby księżyce Jowisza. Dobrze, przeskakujemy dalej. I jak widzicie, moi drodzy, od czasu do czasu otrzymujemy tutaj informacje o tym, że nasi naukowcy, czy to drogą jakby takiego personalnego treningu, czy też w myśl rozwoju w ramach swoich badań, otrzymują. Ach, wiedziałem, że coś zrobiłem źle. Oczywiście nie przydzieliłem profesor Neumann, tylko kogoś innego do badań nad i nie nad tym, co powinienem. Wybaczcie, moi drodzy, jeszcze i najlepiej się czuję, jeszcze po części śpię. Jeżeli chcemy przebadać, stworzyć systemy techniczne do detekcji anomalii czasoprzestrzennych, to potrzebujemy sensorów rozpoznania grawitacyjnego i potrzebujemy pani profesor Neumann na czele tychże zespołów. I już za pół roku opracujemy te teoretyczne podstawy. Poruszamy się znów o miesiąc, o miesiąc, o miesiąc. I znów o miesiąc. Tik, tak. Tik, tak. Tik. I już, już, właśnie. Moi drodzy. Mamy wszystkie niezbędne elementy, aby wewnątrz naszego ojczystego układu planetarnego, aby wewnątrz układu słonecznego rozpocząć poszukiwanie wrót do innych światów.
Spróbujemy teraz powolutku zacząć rozdzielać nasze laboratoria, zacząć przydzielać jak największą ilość naukowców do realnej pracy nad nimi. I zacznie to powolutku wyglądać tak jak właściwy rozwój, gdzie zwyczajnie nie da się, moi drodzy, skupić tylko i wyłącznie na jednej domenie. Ze względu na ograniczenia biologiczne, zwyczajnie. Biolog nie stanie się nagle ekspertem od silników atomowych. A wykształcenie właśnie naukowców to są dziesiątki lat, więc nie da się z dnia na dzień całego potencjału naukowego, całego potencjału rozwoju przekierować na pojedyncze tory. Nie ma takiej możliwości. Opracujmy Railgun jeszcze. I co my jeszcze możemy opracować? I znów zaangażujmy panią Wandę i pomyślmy o lepszych sensorach. Tylko z jakiego zakresu? Powiedzmy o lepszych zdolnościach do śledzenia szybko przemieszczających się celów, co przyda nam się w przypadku napotkania mało przyjaznej rasy obcych. Oczywiście ludzkość jest na etapie naiwnego optymizmu i wierzę, że nic takiego się nie stanie, ale przywódcy, którzy mimo wszystko na obecny moment są bardziej zbliżeni do technokracji, zgodnie z moim zamysłem, niż do jakichkolwiek form z natury rzeczy raczej dość ułomnej demokracji, zdają sobie w pełni sprawę dzięki swojej wiedzy z dziedziny, iż zagrożenie czyhające na ludzi jest bardziej prawdopodobne niż jego brak. I, moi drodzy, to będzie chyba jeden z krótszych odcinków Aurory. Przeskoczyliśmy na tyle daleko, aby zrealizować te najbardziej podstawowe technologie. I niebawem, w następnym odcinku, na początku następnego odcinka, zajmiemy się projektowaniem najbardziej podstawowych komponentów bojowych i stworzeniem naszego statku będącego pierwszą jednostką pozwalającą na zwiad grawitacyjny i poszukiwania anomalii czasoprzestrzennych umożliwiających nam natychmiastową podróż między dwoma punktami przestrzeni bez bytności gdziekolwiek pomiędzy nimi, że tak to ujmę. Wormhole. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w tymże następnym odcinku. Hej, hej!